Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Zostanę jeszcze jeden zestaw, jeżeli chodzi o tematykę HOF z Lego Star Wars, i jest to akcesory set OBRONA HOF 40557. Także dzisiaj się właśnie temu przyjrzymy. Zapraszam. Zestaw tego kosztuje katalogowo 70 to bez grosza, zawiera 64 elementy, w tym 3 minifigurki właśnie takich oto 3 rebeliantów. Ja ogólnie buduję swoją makietę HOV, to wiecie pewnie nie od dziś. Jeżeli jeszcze nie widzieliście żadnego z odcinków albo jakiegoś z trójki, które na razie są dostępne, to zapraszam Was oczywiście tutaj w odnośnik do, na moją playlistę. I właśnie taki jeden zestaw mi tam będzie potrzebny. Tu jeszcze z tyłu widzimy bardzo fajne tło oczywiście z AT-AT. No, i tak to wygląda od przodu, a tak od tyłu. Tu jeszcze raz widzimy te minifigurki oraz takie dodatkowe wyposażenie. Wygląda to całkiem ciekawie. Ogólnie to ten zestaw jest dość mocno rozkrytywany, tak samo jak też akcesory set z klonami. Ja tam akurat klonów zbytnio nie lubię, wolę właśnie tematykę hof, dlatego też zdecydowałem się na kupno tego zestawu już w premierze. Właściwie kupiłem go dokładnie 3 stycznia, zamówiłem go na LEGO Shopie i doszedł kilka dni temu, także dzisiaj ja nagrałem recenzję. No i dobrze, zobaczmy sobie oczywiście, jak to wygląda w środku. Specjalnie to tak otworzyłem, żeby tutaj nie uszkodzić niczego, bo wygląda to pudełko naprawdę bardzo fajnie. Ok. I tak to pewnie jakoś uszkodzę za chwilę, ale mam nadzieję, że jakoś nie mocno. No dobra, ja to mam pewnie puszczę na jakimś przyspieszeniu, bo ogólnie dość mocno się z tym targałem, ale udało się raczej coś fajnie to tutaj otworzyć. Tak, to oczywiście sobie lecie do mojej półeczki, właściwie to szaseczki z takimi fajnymi rzeczami. Tu jeszcze mamy taką dość ciekawą przegródkę z e, właśnie przeczystym ludzikiem LEGO. Tego już mam dość sporo, bo też kilka akcesori setów w swojej kolekcji posiadałem. Nie tylko jeżeli chodzi o LEGO Star Wars, tu jeszcze jest instrukcja, która wygląda, już Wam pokazuję jak. Jest oczywiście taka zginana i jest naprawdę bardzo, bardzo malutka, ale wygląda dość w sumie uroczo. Tu jeszcze na przodzie widzimy te trzy minifigi. No i tutaj jeszcze mamy oczywiście same elementy w jednym takim dużym worku, także ja myślę, że nie przedłużając, lecę sobie z wybudowaniem i widzimy się już za chwilę. Zestawi został już przede mnie zbudowany, więc myślę, że nie pozostało nic innego, jak tylko przyglądnięcie mu się z bliska. Zaczynamy oczywiście od minifigurek. Mamy je tutaj trzy i każda z nich jest oczywiście rebeliantem Zychov. I naprawdę bardzo podobają mi się te mundurki. Zwróćcie tylko uwagę na te wszystkie szczegóły, z przodu, jak i z tyłu. Jeszcze te nóżki tak fajnie zadrukowane. Ogólnie szare rękawiczki. No i naprawdę bardzo fajny wyraz. twarzy, taki zezłoszczony, a z drugiej strony taki bardziej. Nie wiem, zamyślony, taki bardziej przymulony, bym powiedział. Tutaj, oczywiście, mamy już również tę hełm, taką czapeczkę, razem z okularami. Oczywiście, na potrzeby recenzji zostawiłem je, te okulary u góry, żebyście widzieli dobrze twarzyczki. Aczkolwiek, oczywiście, można też sobie je dać na dół. Wtedy to będzie wyglądało jeszcze fajniej, jeszcze śnieżniej. Dodatkowo każdy z nich dostaje taki oto karabin. Dalej mamy również. Postać kobiecą. Bardzo fajnie, że ogólnie w Wars osadzają kobiece figurki e, Snowtrooperów jak i rebeliantów. Tutaj ten sam uniform co u tego pana. No i też bardzo fajna minka, z tego co pamiętam, dodrukowana tylko i wyłącznie z jednej strony. Tak jest. Została nam jeszcze trzecia figurka, która jest taka, moim zdaniem, no taka, mniej pociągająca, taka najklasyczniejsza raczej. Tutaj ten tosik się pojawił już, z tego co pamiętam, w ats z tego roku. Z tyłu tak to wygląda, troszkę jak taki sweterek babciny, ale dobra. nieadrukowane białe nóżki, no i dwa wrazy twarzy, takie dość zwyczajne. Tutaj taki, taki bardziej, nie wiem, też zamyślony. A tutaj taki zazłoszczony. Jest też oczywiście to samo nakrycie głowy, co u jego kolegów. No i zastanawiam się jeszcze oczywiście konstrukcję. Zacznijmy od tych dwóch najmniejszych, celi, czyli od tych takich jakby, nie wiem jak to nazwać, przekaźników, takich bardziej... Hmm, safe wtoś się tutaj w środku może znajdywać. Mamy tutaj takie oto fajny nadruk, który pojawia się też tam, i oczywiście w drugim takim elemencie mamy tutaj takie dwie jakby torby, nie wiem jak to dokładnie nazwać, ale wydaje mi się, że to jest coś takiego w tym stylu, jakieś przekaźniki. Mam również naprawdę fajnie zbudowane działka. Ogólnie mi się mega podobają te działka budowane właśnie na HOF z tych nowych zestawów, ponieważ na dole tutaj używają tych elementów, które były aerostrzami w Lego Ninjago w piątym sezonie i to naprawdę bardzo fajnie to się prezentuje. Jako nóżki są tutaj takie klasyczne pistolety z starych. Oczywiście możemy sobie tutaj tym obracać, tylko na pełen zakaz, bo tutaj niektóre elementy odpadają. A naprawdę fajnie to wygląda i myślę, że umieszczę to w moim makiecie. Oczywiście też w sztukach dwóch. Aczkolwiek ostatnią rzecz w tym odcinku i w tym zestawie właściwie jest taki oto coś. Jest to takie bardziej działko bym powiedział. Kojarzy mi się to troszeczkę z takimi konstrukcjami, lokalizacjami, które też są w Battlefrontie z tego co pamiętam. Tam, tam sobie czasami gram w tą grę i fajnie to wygląda. Właśnie też na trybie Hoff. Tam coś podobnego się znajduje. Fajnie to jest zbudowane te okopy, aczkolwiek mam te, takie jedno zastrzeżenie, że ogólnie 7 się to trzyma. Bo jest to na takim elemencie... Półokrągłym bym powiedział i sobie to potem troszkę inaczej zabuduje, bo to właściwie bardzo łatwo odpada. Oczywiście on również zakres 360 stopni. Możemy sobie tym tak obracać fajnie tutaj jeszcze raz ten sam nadruk, co był tam. No i oczywiście to jedna z figurek może sobie się tego chwycić i strzelać. Tutaj oczywiście możemy sobie też tym tak manipulować. No i dość fajnie to wygląda. Także podsumowując, w robiliśmy sobie taką e, zbianinę armii snowtrooperów do makiety. A dzisiaj zrobiliśmy sobie taką zbieraninę kolekcji rebeliantów do makiety Także jest wyrównana jakby szansa do Bzi kontra źli. Tutaj mam tylko trzech rebeliantów, plus jeszcze dwóch czy tam trzech nawet w mojej kolekcji osobistej. Także tutaj sobie już nazbierałem troszkę ich i oczywiście też wyląduję na mojej makiecie. Kolejny odcinek z budowy makiety Hoff powinien pojawić się jeszcze w styczniu. Także wyczekujcie, ja wam dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka na tym kanale. Jeżeli Wam się spodoba, to oczywiście będziecie zostawić łapkę w górę. Analogiczna też subskrypcja z dzwoneczkiem, byście nie przegapili kolejnych odcinków, oczywiście w klimacie Hof, bo nie jest to ostatni odcinek w klimacie Hof, jest to ostatni zestaw z tych styczniowych, które są oczywiście przeznaczone właśnie w, klima w klimacie Hof. Aczkolwiek wydaje mi się, że jeszcze kilka rzeczy z Hof się na tym kanale pojawi, między innymi właśnie odcinki z budowy makiety. Dajcie nasz komentarzu, czy udało Wam się dorwać ten zestaw, bo jest on nieco rozchwytywany, tak samo jak ten z klonami. No może tam ten bardziej, bo większość osób woli tam właśnie klimaty klonów, ale ja tam wolę Hof, także tutaj dajcie nasz komentarz, czy macie ten zestaw w swojej kolekcji. No i to by było chyba na tyle. Trzymajcie się i cześć.